uderzenie, jest i bramka! Z okazja Tobiasz nie ma spalonego, Chabrowski przed bramką, 2-0! Aaaa, i bramka! Jest trzeci gol, jeszcze więcej ciekawego, Bejnarowicz, na ty, gol! I gol dla Stroju! Niezły pomysł i bramka! Próba strzału Jaskłowski, kapitalna interwencja bramkarza! Nie ma spalonego, możemy grać dalej, Styczeń na dogodnej pozycji, bije teraz bramkarza i będzie gol! Bydla! Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku przed kolejką programu, który transmitujemy prosto ze Sztabińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Program prowadzą Jakub Zima, Bartłomiej Nowak, Paweł Szpur. No chłopaki, zaczynamy. Czwarta kolejka, bardzo kontrowersyjna. Kuba, wprowadź nas w temat. Nie, no zaczniemy tak... Bez kontrowersji. Chociaż z niespodzianką pewną. Zaczniemy od czego innego, tak. Bo to jest, że Ława wygrywa, wiecie, ze Słowianinem Wolibórz. Mamy dzięki temu bardzo ciekawy układ w tabeli. I tak jak rozmawialiśmy wcześniej, no to, że Motojewicz wygrał sam ten mecz, prawda, to nie jest jakaś wielka niespodzianka, ale dzięki temu, że Barycz Słów zremisowała swoje spotkanie z Górnikiem Złotoryja, no to już układ w tabeli, trzy drużyny, tyle samo punktów i mała tabelka stworzona specjalnie na potrzeby ułożenia klasyfikacji, pokazuje, że sama liga będzie do końca ciekawa i te trzy zespoły odjeżdżają nam troszeczkę od reszty stawki i dzięki czemu Oława, Słów, Wolibórz, można śmiało powiedzieć, są tak jakby na czele tego peletonu. Czy ktoś ich dogoni, no trudno to teraz ocenić. Wspomniałeś, Kuba, o Górniku Złotoryja. Ja tak troszeczkę zacząłem kibicować temu zespołowi, bo źle zaczął sezon, zdecydowanie źle zaczął sezon, o czym wiemy, ale później w trakcie rozgrywek rundy jesiennej zespół z dna tabeli praktycznie wydźwignął się obecnie na 15 miejsce, ale właśnie ten wynik, o którym wspomniałeś, czyli remis z zespołem Słowa, świadczy o tym, że ta ekipa jest tak naprawdę nieprzewidywalna i może jeszcze tutaj sporo namieszać w kontekście zespołów znacznie wyżej notowanych. No a taka gorsza dla nas wyobrażona informacja to ten marsz w delikatny, ale konsekwentny marsz w górę tabeli rozpoczął się od wygranej właśnie z Górnikiem Nowe Miasto. Jak pamiętamy, chyba 3-0 albo 3-1. Ty wspominałeś 3-1 chyba. To jeszcze wróćmy na chwilę do tego hitu Oława Wolibórz. To bardzo ciekawy był mecz, ponieważ tak naprawdę bramki zwycięskie dla Oławy padły pod koniec meczu, po 89 i 93 minucie. A jeszcze ciekawsze jest to, że właśnie bramkarz gości uzyskał czerwoną kartkę, zszedł z boiska na początku meczu. W związku z tym teraz wiem, skąd ten czerwony kostium. Tak. Utożsamiasz. Trikot, trikot, ten czerwony trikot. Ale żeby było śmiesznie, muszę to powiedzieć. Paweł pewnie liczy na to, że zapomnę. No poważnie, wydrukował sobie ściągę, ale tak jak przygotował do walki z wynikami w razy 3, tak ściągę wydrukował sobie tylko razy 1, nie? Tak wiesz, sam dla siebie. Nie? To jest konsekwencja tego, że zawsze gdzieś tam szukacie, co Paweł nie powie, albo co Paweł jakiegoś byka strzeli, więc ci tym razem udało przygotować. To jest początek programu, także byki będą, bo to jest nieuniknione. Tak. Nie chcę być też niemiło, ale kiedyś jeden z moich takich, można powiedzieć, mentorów powiedział, trzeba umieć czytać ze zrozumieniem. Szczególnie to, co się napisało. A przynajmniej kolejność umieć odczytywać. Wspomniałeś o czerwonej kartce dla bramkarza Słowianina. No w tej sytuacji jednak porażka dotychczasowego lidera no nie za bardzo dziwi. Pewnie, tak jak powiedziałeś, dwie bramki padły w końcówce spotkania. Pewnie goście bronili się konsekwentnie i bronili się odważnie, ale dopóki wystarczyło sił. W końcówce tych sił pewnie zabrakło, jak to się mówi, siła złego na jednego. W internecie, że mecz był naprawdę bardzo wyrównany, mimo różnicy zawodników na boisku. Wolibórz jest naprawdę mocno solidną drużyną i ja uważam, że ta sytuacja teraz ze stratą punktów jedynie podrażnia ambicje tych zawodników i podejrzewam, że tutaj dalej będzie innym przeciwnikom naprawdę trudno z nimi cokolwiek ugrać. Ale mi się podoba ten układ w tabeli, słuchajcie, naprawdę podoba mi się, bo mamy Oława Słów, Wolibórz po 31 punktów i mała tabelka, która pokazuje tak naprawdę, kto w tej chwili jest na miejscu pierwszym. Tutaj no, Oława zagrała swoje mecze i z Wolibórzem, i z Słowem. No i tak się ułożyło, że wygrała oba te spotkania. Stąd dzięki temu jest na pierwszym miejscu. Najsolidniejsza defensywa. Zaledwie 8 straconych bramek Oławy wraz z rezerwami Miedzi Legnica, które mają 9 po stronie straconych.
dwa jedyne zespoły, czyli nawet nie mają dwucyfrowego, że tak powiem w cudzysłowie, dorobku bramkowego spośród wszystkich ekip na 12 kolejek. No to jest naprawdę warte podkreślenia. To tak. Już nie jest słabe, to już nie jest przypadkowe, to już nie jest coś zaskakujące, to jest po prostu efekt dobrej pracy, dobrze, że poukładanych wiesz, gier zespołów. No i widać wyraźnie, że to w jakimś stopniu pozwala tutaj przekładać też to na efekty. Tylko, że no mimo wszystko też nie wiem, co może wynikać z faktu, że na przykład zobacz, Miedźwa Legnica ma również 31 bramek zdobytych, Moto Jędrzejowa ledwie 30 goli zdobytych, ale układ gier jakoś tak się dziwnie poukładał, że Miedźwa Legnica, tak jak wspominałeś, te 9 bramek straconych, 23 punkty, miejsce 5 w tabeli, no i to jest jednak spora różnica i spora strata do Oławy, która z podobnym bilansem bramkowym jest na miejscu pierwszym. Przed tygodniem chwaliliśmy zespół z Bolesławca, no a tutaj kolejna odsłona rundy jesiennej czwartej ligi i Klopsów, ponieważ BKS przegrał u siebie z Piastem Żmigród aż 0-5. Czyli jednak można zagrać na tym boisku mecz dobry. My czekamy na komentarze z Bolesławca. Mam nadzieję, że ktoś nas ogląda z kibiców, czy może przedstawiciel Bolesławca. Jak z tym boiskiem w Bolesławcu faktycznie jest? Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Ty zostałeś ostatnio troszeczkę tam obsobaczony w internecie. Ale dziękujemy za komentarze, bo tych komentarzy praktycznie prawie z kolejki na kolejkę, czy z programu na program jest coraz więcej, co nas oczywiście cieszy. Nawet jeżeli to są oczywiście krytyczne uwagi, bo to też jest dla nas nauka, tak, i my też się uczymy na własnych błędach, a uwierzcie, tych błędów czasami nam nie brakuje. Także my się uczymy. Dziękujemy w takim razie jeszcze raz za wasze opinie, wasze oceny i również cenne wskazówki. Tabelę przygotowałeś? Oczywiście, razem to wszystko widać. Wszyscy możemy jednocześnie to o czym rozmawiamy, oglądać i zanim jednak jeszcze Kuba analizować, nie? Zanim Kuba jednak przejdziesz do tego, czego chcesz przejść, czyli do Górnika Nowe Miasto, jeszcze mam dwie dygresje. Mówiliście o boisku, o stanie boiska. No to właśnie na 25 października mieliśmy zaplanowany hit ćwierćfinału Okręgu Pucharu Polski. Moto Jedź Oławę, Piast Żmigród. Mecz został podwołany z powodu właśnie złego stanu boiska. Murawa nie nadawała się do gry. No tak, zima zaskoczyła drogowców, tak, zapewne. Zima zaskoczyła i jeszcze jedna, jeżeli kibice chcą zobaczyć, to na fanpage'u Lechii Dzierżoniów jest przepiękny gol z przewrotki, moim zdaniem gol chyba rundy i może gol w ogóle sezonu. Z przewrotki Michał Ciarkowski strzelił przepiękną bramkę, można ją zobaczyć. No gol rundy, to tak powiem ci, zabrzmiało, jakbyś troszkę tych już bramek obejrzał i miałbyś skalę porównawczą. Ale naprawdę przepięknie z przewrotki uderzenie. Skąd wiesz, może Paweł ogląda tajemnicy przed nami, na koniec programu, w ostatnim odcinku po zakończeniu tak. sezonu, bach! Powiem, słuchajcie, a to wtedy było tak, a to było tak. Nie, ale to pokazałem, bo jestem w skrótach. Brazyliana. Rozumiem, że nagrywałeś. Za uprzejmością użyczenia materiału. Dokładnie. Dobrze, panowie. Kuba, bardzo proszę. Górnik Nowe Miasto, Kuba. No tak, mecz oglądałem, mecz transmitowaliśmy, mecz komentowałem, sędziego momentami troszkę... Nie rozumiałem? Nie rozumiałem. Bo rymujesz. Tak, też pewnie kilka razy dałem temu wyraz. Tak, nie będziemy rapować. Tak, w jednym nawet z określeń stwierdziłem, że to brak znajomości piłki nożnej. No, może trochę na wyrost, może mnie trochę poniosło, może nie, trudno to ocenić. Lokalny patriotyzm. Trochę może wiesz, w takich chwilach rzeczywiście trudno jest gdzieś tam te emocje zachować, czy też schować do kieszeni, ale no, jak się okazuje, ta sytuacja ma ciąg dalszy. Bo tu udało mi się swoimi kanałami, źródeł nie zdradzę, dostać pewne dokumenty. Dobrego informatora nigdy się nie zdradza. Tak. Zawodnik Sebastian Misiłajtis został ukarany w 84 minucie czerwoną kartką w tym spotkaniu. No i cała ta reszta zabawy, która później nas dotyka, ten problem, który nas później dotyka, jest naprawdę niesamowity. Ale może spróbujmy zwrócić na to uwagę, obejrzyjmy materiał wideo z tego spotkania. Tam ten fragment też będzie odpowiednio przygotowany, pokazany w zwolnionym tempie, żebyście Państwo sami mogli wyrobić sobie zdanie. Patrzę już na monitor. Dobrze. Zbyt moim zdaniem aptekarsko to wygląda momentami, niekoniecznie właściwa interpretacja zdarzeń.
Gębski przez środek, ładnie to się zaczyna, ale teraz jeszcze to trzeba odpowiednio skończyć. Nie dał rady Smisiłajtis, szybko tam zareagował Gąsiorowski. No nic tutaj nie było. Nie może dojść do takiej sytuacji, by sędzia dawał się tutaj nabierać na takie insynuacje. Nie to się zaczyna, ale teraz jeszcze to trzeba odpowiednio skończyć. Nie dał rady Smisiłajtis, szybko tam zareagował Gąsiorowski. No Kuba, jak? No to się mnie pytasz. Ja ci powiem, że ja osobiście oglądając ten mecz, komentując na żywo to spotkanie, zresztą Państwo to słyszeli, od razu bez jakiegoś wahania, zastanowienia się użyłem słów. Nie można nabierać się na tego typu zachowanie. Arbiter musi być uczulony na symulkę zawodnika w tym przypadku, bo tam nie było też żadnego dotknięcia. Zamach ręką był. Ale oceniając to zdarzenie, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na logiczny ciąg zdarzeń, jaki miał miejsce podczas tej akcji. Zawodnik gości, ten z numerem 2, jak dobrze pamiętam, tak, zresztą patrzę w protokół, Szymon Chmielowiec, numer 2 na koszulce, prowokuje Sebastiana Misiłajtisa w całej tej akcji, popychając go, ciągnąc za koszulkę, uderzając go łokciem, przewraca się, natychmiast staje, podbiega do zawodnika Górnika Nowe Miasto, uderzając go barkiem, próbując wytrącić z równowagi. W momencie, gdy sam Sebastian Misiłajtis już na nogach stojąc cały czas, odbiega od swojego rywala, patrząc się w inną stronę w ogóle, bo piłki już tam dawno nie było. Więc tu uważam zdecydowane zachowanie zawodnika gości za faul i za niesportowe zachowanie. Za to samo już powinien też, patrząc na treść tego, co za chwilę przeczytam, powinien zostać uderzony, że tak, znaczy wyrzucony z boiska za niesportowe zachowanie, usiłowanie, uderzenie, sprowokowanie zawodnika. Sebastian odruchowo, bo to było widać, że to było odruchowe, nie zamierzone, na pewno nie było w tym żadnej agresji, to co tam próbuje sędzia nam mówić. Celowości, bez celowości. Celowości. Zamachnął się ręką, co widzieliśmy. Ta dłoń w momencie podniesienia do góry była bardzo blisko twarzy przeciwnika. Ten, widząc możliwość, skorzystał z tego, przewraca się. No i dobra symulka. Chwilę później na nogach wstaje, jest mocno uśmiechnięty, zadowolony z siebie i zdziwiony, że dostaje żółtą kartkę, bo tam sędzia natychmiast mu dał za to zachowanie żółtą kartkę. No to pytanie teraz, za co ta żółta kartka była? Bo tu jest w protokole napisane czerwona kartka za konsekwencje drugiego napomnienia. Jeżeli zawodnik Górnika Nowe Miasto, to tak sobie w pierwszej chwili myślałem, fauluje przeciwnika, no to ten jest poszkodowany. Nie ma opcji takiej, że w momencie, gdy stanie na nogi, dostaje żółtą kartkę, tak? Jeżeli ten zawodnik symuluje, to na jakiej podstawie zawodnik Górnika Nowe Miasto otrzymuje kartkę? Za zamiar uderzenia? No okej, można byłoby to tak potraktować. No ale jeżeli tak, to gdzie w protokole meczowym jest, panie sędzio, jakiekolwiek wytłumaczenie całego zdarzenia? Jest wpisane wyraźnie w tabelce napomnienia, wykluczenia w protokole numer 9 Sebastian Misiłajtis, Górnik Nowe Miasto, 84 minuta. Jedno zdanie. Uderzenie przeciwnika w głowę, gwałtowne, agresywne zachowanie. Ja tego tam nie widziałem. I nie tylko ja zresztą. No to może trzeba przesłać panu kolegium. To poczekaj, bo to jest początek całej sprawy, ty już chciałbyś iść do domu. Potem Szymon Chmielowiec, wiecie, dostaje żółtą kartkę, miał już wcześniej jedną na swoim koncie. I
To jest też bardzo ciekawe, bo pierwszą rzutą kartkę dostaje w 84 minucie, czyli na same, za tę akcję, za prowokacyjne zachowanie w stosunku do przeciwnika. I tak jest napisane w protokole. Co on zrobił takiego, że dosłownie w tej samej chwili dostaje drugą rzutą kartkę? To powinno też być wyjaśnione. Jeżeli doszło tam do czegoś, to zachowanie Szymona Chmielowca już było w stronę sędziego. Może tam gdzieś odmiana przez przypadki mamy sędziego? Ale to już do sędziego. I to powinno być tu opisane. Z tego względu, że takie zachowanie sugeruje, że sędzia też popełnił błąd, bo nie druga żółta kartka, jednocześnie od razu czerwona. I sędzia powinien to zapisać, bo Szymon Chmielowiec wtedy powinien zostać ukarany za znieważenie sędziego. Dlaczego o tym wspominam? Bo w protokole meczowym jest praktycznie nic więcej, już nie uzyskałem żadnej informacji. Zbiera się komisja dyscyplinarna w Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej w składzie przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz komisji. Dobrze mieć swoje źródła. Marcin Płachta zdalnie, pan Filip Dębski i Kazimierz Choryt pisze, że niezdalnie, więc najprawdopodobniej siedzieli w biurze. Przewodniczącym komisji był Marcin Płachta i on był akurat na połączeniu online. Na posiedzeniu w dniu 24 rozpatrywała sprawę niesportowego zachowania przez Sebastiana Misiolajca w tym konkretnym meczu pomiędzy Górnikiem Nowe Miasto a Łużyce Lubań. Po zapoznaniu się z wymienionymi dokumentami protokół meczowy postanawia, protokół meczowy, przecież tam nie było nic napisane, poza faktem, że dostał żółtą kartkę i rzekomo z jakiego powodu. Nie było opisane zdarzenia, nie było powiedziane nic, co kto po kolei robił, a przecież tak powinno się wyjaśnić ten temat. Ukarać zawodnika karą dyskwalifikacji 12 miesięcy oraz karą finansową 500 zł. To powiem wam, to jak wyrok śmierci, 12 miesięcy? Tak. To posłuchaj, to jest katastrofa. Regulamin dyscyplinarny PZP, podstawa prawna, regulamin dyscyplinarny PZP, artykuł 136, paragraf 2, artykuł 61, paragraf 2, podpunkt 2 i tak dalej, tam jeszcze jest jedna podstawa. No dobra, no to ja sobie szybko weryfikuję to i zaraz przeczytam, na jakiej podstawie jest nałożona kara według tegoż regulaminu, nie? Bo to też jest ciekawa historia, dlatego opowiadałem o zachowaniu zawodnika Szymona Chmielowca. Skoro on obraził sędziego, dostał żółtą zamiast czerwonej kartki w takiej sytuacji, a chyba za niego odpowiadać będzie Sebastian Misiolajtis. Bo tak, podpunkt, który mowa w tym całym orzeczeniu, mówi o tym, że jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki, polegało na naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu sędziego po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego, wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 5 meczów. No to gdzie tu jest 12 miesięcy? Kolejny podpunkt. Z półtorej miesiąca. Tak, ale kolejny podpunkt mówi coś takiego. Jeżeli przewinienie, które zawodnik został, za które wykluczony został w wyniku samoistnej czerwonej kartki, polegało na rażącym naruszeniu nietykalności cielesnej sędziego, ale słuchajcie, ja cały czas czytam sędziego, nie zawodnika przeciwnej drużyny. Po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż rok. Tylko to nie jest nawet ten podpunkt tego paragrafu, który jest postanowiony. Dlatego to przeczytałem. Czyli mamy tu już pierwszą jakby sprzeczność uzasadnienia tego wyroku. Potem druga sprawa, też bardzo istotna. I to po konsultacji z prawnikiem. Specjalnie to konsultowałem, żeby nie było, że się nie znam, że nie mam jakby doświadczenia w tym temacie. Jeżeli chodzi o kwestię samej procedury. Dostałem taką informację zwrotną, że tutaj zostały złamane trzy elementy oceniania tego zdarzenia. Pierwsze to złamana została procedura regulaminowa, na podstawie której podjęto decyzję, bo po prostu nie zastosowano się do tego, by dać, no, postąpić zgodnie z procedurą. Która? Kartka, opis zdarzenia w protokole. Tego tu nie było. Zebranie się komisji, analiza zebranych materiałów, automatyczne zawieszenie zawodnika do wyjaśnienia sprawy według regulaminu. To jest kwestia około 3 spotkań. Potem wezwanie stron do wyjaśnienia, wysłuchanie tych stron. I teraz słuchajcie dalej.
W tym przypadku zainteresowane strony to obydwaj zawodnicy numer 9 w drużynie gospodarzy i numer 2 w drużynie gości oraz trójki sędziowskiej. Strony winny wytłumaczyć zajście osobiście w formie pisemnej wyznaczonym przez lub osobistej lub w pisemnej wyznaczonym przez komisję terminie z zachowaniem oczywiście na złożenie tychże wyjaśnień jakiegoś tam czasu. To nie jest tak, że oni się spotykają teraz i oni teraz oczekują tych wyjaśnień. Mecz w sobotę, a oni już podjęli decyzję we wtorek. Tak, bez jakiejkolwiek rozmowy ze zainteresowanymi stronami. Potem należy to analizować te argumenty, podjąć decyzję, wydać orzeczenie, a wydane orzeczenie zostało już od razu, prawda? Prawo do odwołania się przysługuje zawodnikowi, który tu w tym przypadku jest ukarany. Rozpatrzenie tego ewentualnego odwołania, wydanie kolejnego orzeczenia po tym odwołaniu i to jest koniec ostatecznej możliwości decyzji dla organu typu komisja dyscyplinarna. Jeśli by ktoś chciał dochodzić swoich praw, to potem już tylko w sądzie. Tutaj w zasadzie zostaje pominięte punkty 2, 6, 7, 8. No ale co jeszcze bardziej ciekawe, ja tu dostałem też taką informację, że jednym z tych trzech punktów, gdzie można na podstawie którego trzeba podważyć coś takie orzeczenie, jest fakt, że zostało złamane konstytucyjne prawo do obrony i założenie domniemania niewinności. Kuba, tak jak już opowiedziałeś ten cały przypadek, to ja mam takie wrażenie, jakbym oglądał film Sędzia Dredd. Podniósł zachabet i od razu wstawił do więzienia i przeczytał paragraf. No może, ale wiesz, tu bardziej chodzi o fakt, że nikt nie wysłuchał jednej i drugiej strony. Nikt nie zwrócił uwagi na to, co się wydarzyło. Sędzia nie złożył wyjaśnień. Napisał jedno zdanie, które moim zdaniem jest absolutnie sprzeczne z faktem, który widziałem na stadionie. Byłem na tym stadionie, widziałem to osobiście z perspektywy miejsca do komentowania zawodów. No to po prostu ewidentnie było zachowanie zawodnika, który chciał się odgonić no, od kogoś, kto chciał mu przeszkodzić. Tak jak czasami mucha koło ciebie lata i machasz ręką, żeby ją odgonić. Okej, jako zamiar. Można to potraktować jako niesportowe zachowanie. I w myśl przepisów czerwona kartka w tym przypadku jak najbardziej mogłaby zostać pokazana. Ale wymiar kary 12 miesięcy. To jest gdzieś maksymalnie według regulaminu Polskiego Związku Piłki Nożnej do 5 miesięcy. Do 5 meczów, przepraszam. 5 spotkań. Maksymalna kara za takie zachowanie, za zamiar. Nie, to była kwestia nieoczywista. Nikt nie chciał nikogo uderzyć. Gdyby to jeszcze było na takiej zasadzie, że na przykład zawodnik podbiega do przeciwnika. Końcowe pytanie, Kuba, czy jest, można się od tego wszystkiego odwołać? No tak, to jest, wiesz, tego akurat tutaj nikt nie złamał jakby w tym momencie, bo w orzeczeniu jest napisane, że od danego orzeczenia klubowi, zawodnikowi przysługuje 7-dniowy termin od daty otrzymania orzeczenia i po wpłaceniu kaucji 350 zł prawo do odwołania, czyli zobaczcie... No to zarabianie pieniędzy chodzi. Czyli już mamy 850 zł. Słuchajcie, no ja tak sobie myślę, że tutaj jako, że też nasza oglądalność rośnie, liczba komentarzy również, myślę, że moglibyśmy, umieszczając nasze nagranie z programu, podlinkować nie tylko Łużycami zespołem z Łużyc, ale również Dolnośląskim Związkiem Piłki Nożnej. Oczekując na ich komentarz w tej sprawie. Myślę, Kuba, że mógłbyś ten fragment programu nawet wyciąć i umieścić jako osobny post, też by było bardzo widoczne. Znaczy ja jednego jestem pewien. Jeżeli zawodnik zostanie ukarany na podstawie tego, co tu jest, to ta kwestia jest bardzo nie w porządku, no bo czytając te wszystkie paragrafy, regulamin, mówi zupełnie co innego. Jeżeli za to nawet po ewentualnym rozpatrzeniu tego odwołania ta kara zostanie znowu taka sama, to warto byłoby sprawić, żeby ten, kto pisze takie coś, to chociaż użył odpowiednich paragrafów i podparł się tymi przepisami, które tam są zawarte w sposób właściwy. Ale patrząc na to wszystko i dlatego opowiadałem o samym zdarzeniu, o tym zachowaniu zawodnika przeciwnej drużyny, no bo jeżeli tam ktoś daje karę za znieważenie sędziego, podpierając się w protokole zdaniem, że agresywne zachowanie wobec piłkarza i uderzenie go w twarz, w głowę, no przepraszam, byłem naprawdę blisko. Jeśli tam był kontakt fizyczny... No okej, ale tutaj abstrahując od czerwonej kartki, my tak naprawdę nie podważamy słuszności dania pokazania czerwonej kartki, tylko no, tego olbrzymiego wyroku w postaci 12 miesięcy rozbratu z piłką nożną. Dokładnie tak, to jest jedno, a drugie no, sposobie przeprowadzenia całej procedury i tego, w jaki sposób ona została wytłumaczona. No rumuńska dyktatura, Ceaușescu. Zobaczymy, Kuba. No zobaczymy, bo ja jestem bardzo ciekawy zdania, że tak jak rozmawiałem też z niektórymi osobami z Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, no dużo wcześniej jeszcze, nie wiedząc, że takie coś w ogóle może mieć miejsce.
powiedziano nam mi wtedy jedną rzecz, że jeżeli się zdarzy taka sytuacja, że będziemy świadkami podczas transmisji meczu wydarzenia, które później no, w jakiś sposób będzie źle ocenione przez sędziów, komisje jakieś, i będziemy chcieli pomóc udowodnić, że się ktoś pomylił, to żebyśmy się zgłosili z tym nagraniem i powiedzieli, co o tym myślimy. Bo może nie zawsze jest tak, że się no, sędzia czy jakikolwiek inna osoba opisująca zdarzenie ma rację. No ja ufam temu panu, że rzeczywiście mówił to szczerze i że to ma, co teraz mówimy, jakiś sens. Prezes Andrzej Padewski jest dosyć aktywny w mediach społecznościowych, na Facebooku, więc może też prezesa wypadałoby właśnie przy tym nagraniu odznaczyć. Bo może pan prezes po prostu o tym nawet nie wie, bo nie musi wiedzieć. No co, tak naprawdę. Też tak może być. Ja tutaj troszkę przypomnę porządki i przejdźmy w takim razie do Ligi Okręgowej. A możesz sobie karteczkę, widzę, przełożyłeś na drugą. Tak, ja się przygotowałem. Karteczkę, oczywiście Liga Okręgowa. Tak, zacytuję Jakuba, to było bardzo ciekawa kolejka. Ale momencik, żeby tradycji stało się zadość, Jelenia Góra najpierw. Znowu wychodzi przed szereg. Bartku, przepraszam. Jelenia Góra, 11 kolejka, aczkolwiek tego nie mogę powiedzieć, bo spojrzałem na Wałbrzyską kolejkę, więc troszkę się tu zapędziłem, ale kolejny dobry wynik zespołu Orła Mysłakowice, tym razem remis wyjazdowy z Nysą Zgorzelec 2-2, 5 zwycięstw i 3 remisy zespołu prowadzonego przez duet Robert Bubnowicz, Marcin Murawski, czyli nie jest źle. I 5 miejsce w tabeli. Pamiętamy, że nasz wałbrzyski duet obejmował ten zespół, gdy on tam sięgał dnia. Szlifował, szurał pod nie, mając w swym dorobku zaledwie 3 porażki bez zdobyczy punktowej. Także jest dobrze. A ja jakiego smaru nie używam? Ja mówię, że to jest jakaś woda mineralna i ja się dowiem jaka. Marcin dzisiaj do mnie pisał, zagajał mnie na WhatsAppie, Marcin Murawski, ale myślę, że to w kontekście innej kwestii, ponieważ Marcin lubi do mnie napisać, kiedy jego zespół i Roberta Bubnowicza, zespół Młode Wilki Szczawno-Zdrój, organizują jakiś turniej z udziałem licznych sponsorów, między innymi naszej Wiktorii, tutaj zakładów koksowniczych Wiktoria Wałbrzych, więc pewnie w tym aspekcie będzie do mnie pisał, bo na razie się tylko ze mną na WhatsAppie przywitał. Okej. Czyli założył WhatsAppa. Nie, WhatsAppa Marcin Murawski ma już od dawna, bo my wszyscy żyjemy w takich, a nie innych realiach. Ja znam ludzi, którzy nie mają nawet konta na Facebooku. Znam ludzi, nie powiem głośno i nie wygadaj się czasem, że mnie pytają, co to jest YouTube. Naprawdę, znam ludzi, którzy wiesz, mają duże problemy z identyfikacją tego, co się dzieje w sieci, jako takiej, zrozumieniem tego, co się dzieje no, wokół. A niektórzy... Ja też mam kolegę z naszej branży, że tak powiem, dziennikarskiej, tutaj z Wałbrzycha, gdzie wymienialiśmy się wiadomościami. Ja jechałem autem, więc łatwiej mi było nagrać wiadomość i wysłać ją SMS-em, bo jest taka możliwość techniczna. No i kolega nasz wspólny odpisał, że słuchaj, ja mam taki telefon, że niestety nie jestem w stanie tego tworzyć, musisz mi jednak napisać. Może sytuacja się zmieniła, a może nie. No, zanim oddam głos panowie wam przed omówieniem ostatniej kolejki Ligi Okręgowej, powiem jedno. Chyba zacznę grać u Buka z Kubą. Bo nie, Kuba typuje... Kuba, ty nie typuj, że tutaj, bo się wpijesz do tego, co mówiłem na koniec ostatniego odcinka, nie? Na temat Wiktorii Świebice? Tak. No, Kuba strzeliłeś po prostu. Co strzeliłeś? Wiedziałem, że tak będzie. A jak powiedziałeś, bo ja nie pamiętam. Mówię, że będzie remis. Ale obaj się ze mnie tak trochę śmialiście wtedy, a ja tak stwierdziłem, że zresztą zobaczcie, jak to wyglądało. Także ja stawiam Wiktoria Górnik Wałbrzych na remis, Zdrój pokona Polonię, a Włókniarz wróci do domu z kompletem punktów. Wiktoria na remis z Górnikiem? No tak, nie mogę się pobawić fantazją. No panowie, niesamowite. Wiktoria remisuje u siebie z Górnikiem Wałbrzych. Kibice nie mieli daleko, żeby pojechać i kurczę, pojechali i przywrócili. Tak, no. Weszli w 45 minucie na stadion. Przez wiadomo kogo. Sami tak napisali na stronie, więc tutaj nie będę chyba jakoś specjalnie wychodził przed szereg. Przez kogo? No, jeszcze nie wiesz. Przez swoich przyjaciół z Mazowieckiej? No. Okej. Okay. Słuchajcie, no ja muszę popracować nad słownikiem, bo ostatnio nadużywam słowa szkoda.
I znowu szkoda, bo widać tutaj straszne wahania formy Wałbrzyskiego Górnika, który potrafi wspiąć się naprawdę na wyżyny swoich umiejętności, wygrywając po znakomitym meczu w Wiedlinie Zdrój z miejscowym Zdrojem. Potem notować, wydawałoby się, w łatwym teoretycznie meczu z Kamieńcem Ząbkowickim, oczywiście remis, tracąc gola na wagę dwóch punktów w 96 minucie. I w Świebodzicach dwukrotnie Wałbrzyszanie wychodzą na prowadzenie, a jednak bez kompletu punktów. Bartku, mam nadzieję, że znowu szkoda. Nie zmieniasz branży na rzeczoznawcę, skoro używasz cały czas słowa szkoda. Szkoda, nie. Nie, to nie moja bajka i nie moja działka. W innym kontekście, zobaczcie, tak. Znowu się ciekawie zrobiło w tabeli. Tak. Orzeł, Bystrzyca, Bielawianka, to praktycznie różnica punktu między tymi zespołami, niedużo mniej. Skałki Stolec, Strzegom. To naprawdę jest sezon wyjątkowy pod tym względem. Dużo naprawdę ciekawych spotkań. Czyli nie tylko Górnik nie może złapać takiej równej formy stabilnej. Ale tak, stabilizacji formy. Się troszkę pastwili nad tą Jedliną Zdrój, a to proszę bardzo, 5-1. No dobrze, ale wiesz Paweł, ja tak uważam, że gdyby tutaj punktów nie zdobyli panowie z Jedliny, to chyba to byłby już mega kryzys. I na pewno w jakimś stopniu trzeba by się tutaj mocno zastanowić nad tym, co dalej, bo Polonia, nie oszukując tutaj nikogo, nie jest przecież mocnym zespołem i to też w tym sezonie widać. No, przygotowując się, słuchajcie, bo też tu mówisz o w tym aspekcie, o którym też rozmawialiśmy przed tygodniem, czy tam już nie zaczynają się w zarządzie jakieś nerwowe ruchy w Jedlinie Zdrojów pod kątem poszukiwania nowego szkoleniowca? Myślę, że Kamil na razie może spać spokojnie. Kamil Jasiński, oczywiście opiekun zespołu z uzdrowiska, ale tutaj przygotowując się do programu, w gościnnych progach Mosiru Sztabno-Zdrój mieliśmy okazję porozmawiać z osobą, która jest mocno zasłużona do wałbrzyskiej i lokalnej piłki nożnej, z Eugeniuszem Piechockim, który też wiele lat pracował jako szkoleniowy z lokalnych zespołów. Panowie, Janek Piechocki jest do wzięcia. Tak, choć to trochę bardziej skomplikowany temat. Się to prawda. Zabrakłoby czasu, żeby to omówić, ale Gienek Piechocki jest do wzięcia. No ale inna sprawa, że tutaj tak jak mówisz, że Kamil jest spokojny, bezpieczny, może spać spokojnie. No, ja uważam, że też gdyby się tak zdarzyło faktycznie, że tutaj pozbyto by się trenera, to byłoby to troszeczkę chyba zbyt szybko, bo pamiętam jak Jedyna sama w sobie szukała szkoleniowca po rozstaniu z poprzednim trenerem. No i nawet pytał się mnie prezes Jacek Żmuda, czy ja nie znam kogoś, kto mógłby chcieć u nich pracować, bo jednak, wiesz, po spadku z okręgówki nie wyglądało to najlepiej, nie każdy trener mógłby chcieć przyjść trenować taki zespół. Kilka nazwisk podałem, między innymi właśnie Kamila Jasińskiego. Zapytał mnie wtedy prezes, czy on by chciał, no bo wiecie, jak to jest. Ktoś, kto pracuje. To był głuchy telefon? Pytanie było od prezesa do ciebie, a ty dzwoniłeś do Kamila? Nie, w ogóle z Kamilem się nie kontaktowałem. Jak transfer Luisa Figo do Realu normalnie. Wiecie, było takie na zasadzie takie jakby przekonania troszeczkę też Jacka, żeby jednak nie bał się zadzwonić. No bo tak, jednak mimo wszystko Kamil Jasiński trenował zespoły Ekstraligi Kobiet, prawda? No ale ten Legnickie Pole miał, tak? Czwarte lidze. Więc no, gdzie nawet chyba tam były mecze, że sam wyszedł kilka razy na boisko. Tak. No chodzi o to, że generalnie ma jakieś doświadczenie i też ma ambicje. Zresztą był naszym gościem programu. No tak, ale generalnie chodzi o to, że gdyby wtedy ktoś, wiesz, miał zakładać, że on przyjdzie do Jedliny i akurat na ten poziom rozgrywkowy, to musiałby być dużym optymistą. Ja wtedy Jackowi powiedziałem, że po prostu spróbuj, bo on lubi wyzwania przede wszystkim, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, ma dobry warsztat i jak poukłada się zespół, to ten zespół nawet w gorszych momentach będzie grał lepiej, jak prawdopodobnie grał teraz, nie? No i się szybko dogadał. I co ciekawe też, zobaczcie, szybko ten progres formy przyszedł i szybko też zespół wrócił raz do okręgówki. Potem tę okręgówkę wygrał. Generalnie można śmiało powiedzieć, że ten kryzys, w którymś momencie tak czy tak musiał nastąpić. Bezpiecznie drużyna w lidze się raczej powinna utrzymać. Gra przyzwoitą piłkę, z tymi słabszymi zespołami powinna sobie poradzić. Z tymi z czwartej ligi z zeszłego sezonu, no punkty pogubiła, to prawda. No ale to nie znaczy, że trzeba skreślać trenera, bo przegrał 3 czy tam 4 mecze, zgubił punkty, prawda? To zer, Alex Ferguson nie osiągnąłby dzisiaj tego, co... No, tak właśnie, Kuba, słucham Ciebie bardzo uważnie i też się zastanawiam,
na tym naszym rynku, dosyć wąskim rynku trenerskim, czy jest jakaś taka giełda jeszcze nazwisk i trenerów do wzięcia? No oprócz oczywiście trenera Eugeniusza Piechockiego, no to mi przychodzi tylko jedno nazwisko, Maciej Jaworski. Chyba jest też bez pracy, a też przecież miał świetne wyniki, chociażby z Górnikiem Wałbrzych w drugiej lidze. I powiem szczerze, no... Więcej nazwisk mi do głowy nie przychodzi. Nie wiem, czy Tomek Wepa na przykład byłby chętny podjąć się właśnie prowadzeniem jakiegoś zespołu, bo przecież masz swoją szkółkę piłkarską dziewiątka. I akrobatyki. I akrobatyki z Tomkiem Porosem, tak. Z tego czasu mówiło się o Mirosławie Furmaniaku, który też tam dostawał kilka różnych propozycji, ale on też ma jakby swoje osobiste teraz sprawy gdzieś na głowie, bardziej na pierwszym miejscu. Myślę, że tu w przypadku Jaworskiego trener, no... próbował swoich sił w Górniku Górce jakiś czas temu, z różnych względów... No panowie się rozstali, tak. Dla trenera nie będziemy mówić dlaczego. To się skończyło szybko i sądzę, że tutaj też nawet takiego tematu nie było, jeżeli chodzi o Jedlinę. Nie, w ogóle tak mówię już jakby pływając po temacie, jacy ludzie są jeszcze dostępni w ogóle na rynku, nie? No ja myślę, że nie ma tutaj chyba nikogo takiego... Bo rynek jest bardzo wąski. ...żeby mógł ktoś się tym zająć. To by raczej musiał być łączony z jakąś inną grupą, być może nawet młodzieżową. No popatrzmy na przykład Górnika Wałbrzych, Górnika Nowe Miasto, innych drużyn tutaj gdzieś wyżej. Tam to się cały czas trzymam jakby w jednym miejscu, tam nie ma zmian. Trenerzy też sobie zdają sprawę z tego, że to trzeba raczej ciągnąć wózek, wiesz, na plecach, niż szukać dla siebie innego miejsca, bo jeżeli ma zostać w Wałbrzychu, to raczej tutaj miejsca dla siebie nie znajdzie. Teraz na przykład była ciekawa zmiana trenera, jeśli chodzi o Włókniarza Głuszyca, prawda? Przyszedł Tomasz Idziak, zrobił świetną pracę, ściągnął kilku zawodników, ta drużyna wciąż gra całkiem dobry futbol w stosunku do oczekiwań, ale lepszy niż to, co grała jeszcze w poprzednim sezonie, prawda? Więc to też był ciekawy ruch, tyle że no, ja nie wiem, sam nie wiem naprawdę, gdzie mógłbym szukać teraz trenera z dobrym CV, z dobrym doświadczeniem, z entuzjazmem, i z taką wiedzą, która by już teraz zaraz mogła pozwolić coś poprawić. Robert Bubnowicz, Marcin Murawski wspomniani kilkanaście minut temu już ze Świebodzic i wyniki też są, nie? Ale Włókniarz Głuszyca, do tego właśnie możemy już przejść, bo tutaj, że tak powiem w cudzysłowie, w meczu na szczycie okręgówki podział punktów w Ziembicach, czyli dwóch nisko sklasyfikowanych. No nie najniżej, bo jeszcze mamy Wiktorię Świebodzice, a tutaj jednak i Sparta i Włókniarz Głuszyca mają na swoim koncie już kilka punktów. Mają również zwycięstwa. W przypadku Włókniarza jest to jedno zwycięstwo. W przypadku Sparty dwa zwycięstwa. No, podział punktów, czyli tak naprawdę status quo w dole tabeli zachowane. Zobacz, i Włókniarz, i Sparta Ziembice, widzą to też Państwo na ekranie, bardzo niski współczynnik zdobytych goli, bo Włókniarz 6, Sparta Ziembice zaledwie 8. No tu apelowaliśmy do Filipa Brzezińskiego, żeby otworzył swój worek z bramkami. Ale coś musi być na rzeczy, bo podejrzewam, popatrz, 5 spotkań zrealizowanych przez zespół z Głuszycy. Ciekawe co by było, gdyby w tym zespole był napastnik skutecznie radzący sobie pod bramką przeciwnika. Ale to się może zmienić na wiosnę, bo na wiosnę będą grali więcej meczy u siebie. Wiesz, to też może mieć jakiś wpływ, bo tam jest boisko remontowane, murawa jest przygotowywana do tego, żeby można było na niej występować po tej modernizacji. No więc faktycznie może się tak zdarzyć, że więcej będą zdobywać punktów na własnym terenie. Teraz wszystkie swoje mecze grają na wyjeździe. To może mieć wpływ. No nie mogę powiedzieć, że nie. Zresztą chciałbym bardzo wierzyć w to, że to jest jeden z czynników, który sprawia, że ta drużyna mniej wygrywa, mimo że punktuje. Bo swoje szanse ma. Tu po tym meczu też czytałem opinię. Pamiętajmy, że w Głuszycy jest świetny fanklub, który będzie dopingował na każdym meczu swoich zawodników. Żywiołowy fanklub. Kuba, ja mam do Ciebie jedno pytanie, ponieważ też mi się nasunęło a propos zdrowia Jedlina zdrowia, aczkolwiek tutaj o sile ofensywnej nie możemy mówić źle, bo 32 zdobyte bramki, no dobrze świadczą o Bartoszu Chabrowskim i spółce. Ale przed sezonem awizowany w składzie Zdroju był Paweł Matuszak, który ma no, duże naprawdę doświadczenie i w Górniku Wałbrzych, i w ligach austriackich. Czy ty masz jakieś informacje na temat Pawła Matuszaka, którego próżno szukać w składzie ekipy z uzdrowiska? Nie mam jakichś oficjalnych. No to znowu pytanie mamy do naszych widzów o Pawła Matuszaka, bo pamiętam, że właśnie na fanpage'u Zdroju przed sezonem taka informacja się pojawiła, że Paweł Matuszak dołączy do ekipy z Jedliny Zdroju, a teraz, tak jak mówię, no próżno go szukać w statystykach. Może to jest tak, że no, tak na teraz, na szybko myślę, może to być efekt tego, że to jest kwestia
zgłoszone zawodnika do rozgrywek, a on po prostu dojedzie w którymś tam momencie, być może po prostu no, coś się wydarzyło zdrowotnego, nie wiem. Nie pytałem o to, ale faktycznie jestem też ciekawy, bo tak jak teraz o tym wspominasz, sam pamiętam, czytając ogłoszenia drużyny na Facebooku, który z piłkarzy dołącza do klubu, to byłem mocno zdziwiony, że akurat udało im się dogadać z tym konkretnym piłkarzem. Nie? Który na pewno miał tam godne pieniądze w Austrii, zresztą tato Radosław, pozdrawiamy obu panów, Radek były pomocnik Górnika Wałbrzych w latach 90. Świetny gracz. Obaj panowie już od wielu lat mieszkają w Austrii. Radek nie wiem, czy jeszcze pogrywa w piłkę, bo chyba jest gdzieś mniej więcej mojego wieku, więc może już nie. No ale Paweł oczywiście tak. Ale przecież nie jesteś. Tak. Oczywiście, że nie. Wszystko mógłbyś pograć w piłkę, dobrze się trzymać. Ale przejdźmy do tego, co przed nami. No to rozmawiając o zdroju, no niezwykle ciekawie zapowiadający się mecz w Bielawie, twojej Bielawie ulubionej, bo Bielawianka, czyli trzeci zespół klasyfikacji podejmie właśnie Zdrój. I ten mecz... Uważam, jest faworytem, a to będzie jeden tak. Ciekawszych meczy w tej kolejce. Aczkolwiek myślę, że jeżeli Zdrój nie przywiezie punktu czy punktów z Bielawy, to nikt tu jakichś specjalnych pretensji do zespołu Kamila Jasińskiego nie powinien mieć. Powiem panowie, że po ostatnim remisie Górnika Wałbrzych aż się boję pomyśleć, co się będzie działo w meczu ze Skałkami Stolec. A ja ci powiem, że wysoko notowany przeciwnik, no czwarte dobra. Miejsce w lidze. Ja ci powiem, że przyjadą do domu z trzema punktami. Już się nie patrzycie, czy to fantazja, czy nie. No, klasy okręgowej nie, chyba klasy okręgowej nie można obstawiać. No. U Buka. Może u nas będzie można. Ale chyba tak gdzieś patrząc wstecz, to wydaje mi się, że Górnikowi dobrze się grało ze Skałkami. I tutaj zgadzam się z tobą, że jednak drużyna trenera Mrowca no, powinna pokusić się o komplet punktów. Tym bardziej, żeby zatrzeć, no nie da się ukryć niekorzystne wrażenie po tych dwóch meczach tak. U siebie z Kamieńcem Ząbkowickim, no i teraz kilka dni temu w Siewodzicach. Poza tym zobacz, że często tak jest, że jak nie idzie za dobrze w którymś ze spotkań, to potem wyskakują tą formą wysoko do góry i tak jak pokonali Zdrój na ich terenie, co wszyscy jednak mimo wszystko przyjęli z dużym takim zaskoczeniem. Bo to nie było zaraz po przegraniu u siebie z Bystrzycą Górną 0-2? No to było tydzień później, to kolejka po kolei. Tak, no. I wiesz, i teraz mamy taką sytuację, że remis w Siewodzicach. Tego się też nikt nie spodziewał. Natomiast tutaj teoretycznie Skałki Stolec... Ty się spodziewałeś. Ja się nie spodziewałem. Ja mówiłem, że stawiam na remis, ale widzisz, mówiłem też, że Głuszyca wygra w Ziębicach. Nie udało się, więc nie jestem nieomylny. No ale generalnie też tak patrząc na to, co w zespole się dzieje, na te różne, wiecie, odczucia, tak myślę, że po tym remisie, tak jak wcześniej po porażkach wygrali w Zdroju, tak teraz uważam, że mają wielkie ambicje do tego, żeby właśnie się pokazać u wyżej notowanego przeciwnika. A Stolec, no sorki panowie, to nie jest zespół nie do pokonania, prawda? Ale ze szczególnym, jak dobrze pamiętam, Skałki niedawno wygrały. Też zrzucając kolejkę wcześniej. No tak, tak, tak. To pokazuje, że można z tym zespołem naprawdę... Że wahania formy są. Tak. I wykorzystać to trzeba, póki jest taka możliwość. Głuszyca jedzie do Dzierżoniowa, będzie ciekawie. Będzie ciężko, nie ciekawie. Będzie ciężko. Wiesz co, drugi zespół, ale generalnie Lechia 2 Dzierżoniów jest też zespołem takim średnio wytłumaczalnym. Trudno ocenić, jak zagrają. Pierwsza drużyna... Tłumaczymy to pierwszą drużyną przeważnie. Też miała swoje problemy i wtedy ta druga drużyna też nie grała najlepiej. Szybko zerkam. Lechia Dzierżoniów będzie grać z Baryczą Sułów. Więc bardzo wątpię, żeby kogoś dali. Tak, że ten mecz jest w sobotę, a druga drużyna grać będzie w niedzielę o godzinie 11. Więc być może jest tam jakaś alternatywa do tego, żeby w razie gdyby ktoś, kto będzie mógł zagrać w tym meczu z tej pierwszej drużyny, to wystąpi. No ale mimo wszystko po takiej Baryczy Sułów, jeśli tam się Lechi uda, no... Zapunktować? To świętowanie może się przeciągnąć do późnych godzin nocnych, tudzież nawet porannych. To też, ale wiesz, równie może to będzie bardzo zacięty mecz. Może dojść do tego, że tam jakieś urazy, kontuzje nie będą ryzykować tego, żeby ci sami zawodnicy zagrali później w drugim zespole. No i może być tak, że tu jednak, mimo że faworytem jest Lechia, to niekoniecznie to musi oznaczać, że tu będzie 5-0, tak jak było Bielany, prawda? Bo to jednak trochę inny poziom tych dwóch zespołów i to też widać nawet po tabeli. Ja jeszcze zwracam na jeden mecz uwagę, a mianowicie Strzegomia z Bystrzycą Górną. Też może być ciekawie, bo różnica, zresztą to co powiedziałeś przed chwilą, że między pierwszym a
piątym zespołem raptem 3 oczka. Tak, a w zeszłej kolejce to był tylko jeden punkt. Między, wiesz, Strzegowiem, a tak jak mówiłeś, Bystrzycą, to tylko 2 punkty. To praktycznie jest zero. Zanim panowie przejdziemy do wałbrzyskiej serii A, chciałbym powiedzieć o pewnej akcji, którą robimy i o piłce, która tutaj jest. Ponieważ wspieramy chorego na groźnego chłoniaka Burkita Oskara. Jeżeli kupicie skarb kibica, który jest na naszej stronie internetowej, na Facebooku, a przede wszystkim na Allegro, to cały dochód, który pozostał z wszystkich sztuk, będziemy przeznaczać właśnie na leczenie Oskara. Prosimy też kluby, które nas oglądają, zawodników, działaczy, aby przyłączyli się do akcji. Ja osobiście też będę dzwonił do działaczy klubu, prosił, że będę się pojawiał przed meczami tam, gdzie mogę dojechać i będziemy sprzedawać skarb kibica. Tak jak mówiłem, dochód przeznaczymy na chorego Oskara. Ale jeszcze jedna ważna akcja, podobnie jak w przypadku Marcela, ale to tym razem my zorganizujemy licytację. Przed Państwem jest piłka. Piłka podpisana przez pierwszoligowy, przez zespół Ekstra Klasy Zagłębie Lubin. Zawodnicy Zagłębia Lubin przysłali nam piłkę dzięki uprzejmości kierownika drużyny. Dziękujemy serdecznie. Ta piłka będzie wystawiona i cały dochód z licytacji również wpłacimy na konto Oskara na leczenie. To jest świetna piłka, między innymi podpisał się zespół i prawdopodobnie też jest Waldemar Fornalik. No właśnie, szukam podpisu trenera Fornalika, byłego szkoleniowca reprezentacji Polski. Gdzieś go tu widziałem. Tak, więc to jest. To już jest pan troszeczkę bardzo starszy, więc to pismo powinien mieć bardziej tu wyrobione. Bardzo więc cenna rzecz, na którą kilka tygodni żeśmy dobrych czekali. W związku z tym apelujemy, prosimy, włączcie się aktywnie. Poza tym taka pamiątka na pewno dla kogoś jest nie lada atrakcją, panowie, to Rafał Lewandowski, tutaj do ciebie się zwracam, ty jesteś kolekcjonerem takich gadżetów. Słuchajcie, to wystawiamy to na licytację za kwotę startową. No, ile? Kuba, nie mam zielonego pojęcia, ale ja bym zaczął na pewno od kilkuset złotych, myślę, że od 200 pytań co najmniej, albo idę lepiej. Kuba, jak myślisz? No ty zawsze musisz dla mnie to takie trudne zadanie. Bartku. Bartek mówi, że jest najstarszy z nas wszystkich. Nie, bo że ja powiem wam, ja nie jedną rzecz widziałem, ale ja nie mam w sobie żyłki biznesmena za grosz. To powiedzieliście 200, myślę, że faktycznie dla kolekcjonera to jest fajna nagroda i te 200 zł to jest to minimum. To jest minimum startowe, tak, które wystartuje. Myślę, że osoby, które kolekcjonują, to tak naprawdę powinny powalczyć o tę nagrodę. W takim razie myślę, że zrobimy tak, że tutaj o tym mówimy głośno. Paweł, przygotujesz posta na Facebooku z informacją, że jest, no, licytacja zaczyna się od kwoty 200 zł. I w komentarzach. Tak, w komentarzach. Będziemy przebijać kwotę o dowolną sumę, to już nie ma znaczenia. Tak. Ile ktoś będzie chciał, może być nawet o złotówkę. Naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Myślę, że fajna pamiątka, bo ma co ukrywać, ciekawa rzecz. Nie była łatwa do zdobycia. No, nie wiem. Słuchajcie, sam Paweł poszedł, przyjechał, wyżebrał piłkę. Tak, chciałem być wyprosił, ale wyżebrał. Ciekawe, czy tu jest podpis Szymona Wyrała, syna naszego zawodnika, reprezentanta wielu lokalnych klubów, Rafała Wyrała. Słuchaj, tu mamy na pewno Bramkarza Zagłębia. Zawodników pierwszej drużyny ekstraklasowego klubu Zagłębia Lubin. To było przy okazji meczu towarzyskiego z Lechą Dzierżoniów. Wtedy właśnie poprosiliśmy kierownika klubu z Lubina. Paweł biegał za nim praktycznie po spotkaniu co chwilę tylko, ile można było przeżyć. Podpiszecie piłkę, a wyślecie nam piłkę, a załatwicie nam, bo my zbieramy na akcję. Powiem tak, kierownik nawet 3 razy do mnie dzwonił i prosił dokładnie, żeby trafiła odpowiednio ta piłka do nas. Także tak, naprawdę tu bardzo dziękujemy. Bałem się, że powiesz, że już kierownik bał się lodówkę otworzyć. Paweł Szpur wyskoczy. No, słuchajcie, nie wiadomo, czy Paweł do niego nie jeździł do domu. Tego nie wiem. Tu już się nie przyznał. Ale naprawdę w szczytnym celu pomoże. Także warto pozostać. Warto pomagać, tak. To hasło dosyć też często się przewija w naszych programach. Warto pomagać. Dobroć zawsze wraca. Chciałbym wrócić właśnie do tej kwestii. Marcelowi, któremu pomagaliśmy, licytacja została zamknięta. Marcel jest po operacji. Teraz i trwa rehabilitacja, tak, widziałem. I też się cieszymy, że udało się dzięki wam, dzięki waszej pomocy i też sympatyków klubu Gwarek pomóc. No tutaj kwestia jest troszeczkę poważniejsza, bo w przypadku Marcela to był jednak uraz ortopedyczny. Tak. Tutaj w przypadku Oskara walczymy o życie, także proszę Państwa, naprawdę gorąco zachęcamy do przyłączenia się do wsparcia tego młodego człowieka, który tak naprawdę całe życie ma przed sobą i
I warto pomagać. Warto pomagać i zbierać te środki na naprawdę kosztowne jego leczenie. Dobrze, to co? Wałbrzyska Serie A. Kuba, czekam. Ciekawe na górze, ciekawe na dole. Ciekawe na dole. Ja mnie bierze pod wóz. No ale co już mogę więcej dodać? Zerkam szybko, co się działo w rozgrywkach. No powiem wam, cholera jasna. Nie, no to już trzeba wypikować się to przed 22, mój drogi. Słuchajcie, to była naprawdę fajna kolejka. Patrzcie, Kłaczyna, ja zacznę od dołu. Kłaczyna z pierwszą wygraną. To chciałem usłyszeć. To chciałem usłyszeć. Z zielonymi Mokrzeszu. Pierwsza wygrana. No brawo, panowie. Bez cienia złośliwości, naprawdę. Bo cieszymy się, że zespoły również z dołu tabeli punktują. Co więcej, popatrzcie. Drugi z Strzegom, rezerwy z Strzegom ja. Remis bezbramkowy u siebie z Czarnymi, co oczywiście Czarni traktują zapewne jako porażkę, ale mimo to Czarni są już zaledwie oczko niżej w tabeli od niedawnego zespołu z Pudła Serie A, czyli MKS-u Szczawno-Zdrój. MKS mineralnie ze Szczawno-Zdroju na szóstym miejscu, Czarni na siódmym. Niedawno to było jeszcze praktycznie nie do pomyślenia. To było prawie praktycznie dół tabeli. No. Czarni w dole tabeli, a MKS, czy pamiętacie, 3 lub 4 kolejki Czarni bez sztyka, bez punktu. A teraz siódme miejsce, a Szczawno zaskakująco szóste miejsce. Zobacz, że nawet w tej kolejce porażka z Karwiną Jaworzyną Śląska. A to takie przewidywalne było. Tak, no ale to jest kolejny mecz taki, w którym gubią punkty i to też pokazuje, że gdzieś ta forma spada. Ja też muszę koniecznie zaznaczyć wygraną Walimia. KS Walim pokonuje Iskrę Witków 3-2. To kolejna sensacja z udziałem Witkowa, bo też ostatnio rozmawialiśmy, że też... Przegrali Zagłębie Wałbrzych, tak. Które dziś tym razem przegrało ze Szczytem Boguszu w Gorce. Co w ogóle mówiłem... Także tutaj jakby bukmacher, były zakłady do obstawiania u bukmachera, no to tak naprawdę byłoby ciężko cokolwiek tutaj prorokować. No widzisz, powiem jeszcze więcej. Stanowice przegrały mecz z Przędnym, chyba tam Wojtek nie chce, żeby przyjechał. Bo ostatnio wspominałem, że jak wygrają, to będę musiał się wybrać z kamerą. No i nie było. Chyba będziesz się musiał wybrać, ale do Jaworzyny, bo Jaworzyna gra ze Stanowicami. Wiecie, w której minucie Szczyt strzelił bramkę decydującą? W ostatniej sekundzie meczu. W 93 minucie. To podobnie jak w meczu czwartej ligi padła bramka też w 93 minucie, gdzie strzelił Sół. Gdzie strzelił przeciwko Motojeżdżowi. No to ja jeszcze a propos ostatniej sekundy, to powiem ci o meczu jeszcze raz. Górnik, Zamek Kamieniec Ząbkowicki, gol wyrównujący 96 minuta. I koniec meczu. No. To była bardzo ciekawa kolejka we wszystkich. Aczkolwiek tutaj zespół Stanowic... To też jest na przykład dosyć dużym zaskoczeniem, bowiem ja mimo wszystko myślałem, że Sudety będąc w takiej dyspozycji w tych Gorcach sobie poradzą. Choć Gorce też nie są słabym zespołem, co nie zmienia faktu, że te kilka ostatnich kolejek było trochę poniżej oczekiwań. To prawda. No ciekawe, to tak jak powiedzieliśmy. I ciekawie w dole, bo Nysa Kłaczyna pierwsze punkty, pierwsze zwycięstwo. I pierwsze zwycięstwo Walimia. Przepraszam, co ja mówię? Drugie zwycięstwo, tak, po dłuższej przerwie. Po dłuższej przerwie wygrana... Nie byle kim, bo Iskra Witków do tej pory bardzo blisko była Jaworzyny Śląskiej, a po tych dwóch porażkach... No przecież była na fotelu wicelidera. Jaworzynę będzie ciężko dogonić, naprawdę. Myślisz? No słuchajcie, myślę, że tak, bo popatrzcie, tak jak też komplementowaliśmy swego czasu i mam nadzieję, że nadal będziemy Słowianina, to popatrzcie na bilans bramkowy Karoliny. 43-5. To jest nawet na tym poziomie... Rekord. To jest przepiękny wynik. W tej chwili nad drugim zespołem to już pokazuje, że to jest taka deklasacja jak dawniej Górnika Wałbrzych w Okręgówce, czy w poprzednim sezonie Górnika Nowe Miasto i Zdroju. Powiem, że... No ale KS Stanowice niewygodnym rywalem jest, co zapewne powiedziałby trener Widlarz. No i tutaj oba zespoły spotkają się właśnie w najbliższej kolejce. No i to najciekawy mecz, bo pierwsza z trzecią drużyną to jest naprawdę wydarzenie tej kolejki. Ważny też jest mecz w Witkowie Śląskim. Zobaczymy, u którego zespołu, czy Witkowa Iskry, czy MKS-u Szczawno-Zdrój, to był tylko chwilowy spadek formy, czy jednak to jest
dłuższy kryzys, bo oba zespoły ostatnio troszeczkę grają nieco gorzej, troszeczkę gorzej, więc zobaczymy. Jeżeli chodzi o Iskrę Witków, to jest takie wytłumaczenie chyba trochę bardziej oczywiste niż się wiele osób może wydawać. Drugi mecz z rzędu bez bodajże 6-8 zawodników z pierwszego składu. Bartek Ogrodnik nie grał, kilku innych zawodników, wiesz, myślących, myślę takich kluczowych, jeśli chodzi o środek pola, w jednym meczu bez podstawowego bramkarza, więc myślę, że to naprawdę ma duże znaczenie dla tej drużyny, zresztą chyba jak każdej w lidze, która tak traci, wiesz, seryjnie zawodników, tu kontuzje, urazy, praca, no wiele rzeczy się działo na potrzeby chwili, gdzieś udało się to jakoś ogarnąć, no ale wyniki, jak widać, trochę poniżej oczekiwań, ale z drugiej strony zobaczcie na to jakby z tej drugiej strony medalu. Jeżeli rzeczywiście jest ten skład tak osłabiony, a w obu meczach zespół przegrywa po ambitnej walce 2-3, no to oznacza, że to naprawdę jest mocny zespół. I wyrównany. Tak. Teraz wam powiem, panowie, czy Łukasz Stec ze swoimi studentami gdzieś Mirowice już się nastawia na to, żeby wywiezie 3 punkty, bo ostatnio Zieloni Mokrzeszów pokonani przez Nysę Kłaczynę, a w tej chwili niżej w tabeli niż Sudety Dzieci Morowice, więc co, nastawienie Łukasza pewnie jest na wygraną. To zależy, czy Piotr Gosiecki będzie na bramce, czy będzie w ataku. Tak. Jak będzie w napadzie, bo wróci bramkarz nominalny Sudetów, to myślę, że spokojnie ekipa z Dziećmi Morowic powinna sobie w Mokrzeszowie poradzić. Paweł, ty się dobrze czujesz? Taki czerwony się na twarzy zrobiłeś? Nie pasowujesz? Jak kameleon pod kolor... Odbija mi się, wiecie... Emocjami. Powinieneś tak jak niektórzy aktorzy, wziąć pudru, trochę narzucić. Ale sam sobie nie, chyba że ty byś mi narzucił tego pudru trochę. Słuchajcie, też patrzę, biorąc pod uwagę ostatni właśnie wynik Walim, ja myślę, że zespół Piotra Borka nie jest bez szans w konfrontacji ze szczytem Boguszem Górce, chociaż obie ekipy oczywiście dzieli troszeczkę punktów, bo aż, jak widzę, 6 na korzyść szczytu. Niemniej, no, nie wyrokowałbym tutaj i nie skazywałbym na porażkę zespołu z Walimia. No ja też, choć Walim na wyjeździe tylko 1 punkt, 5 spotkań, 4 porażki, 7 goli zdobytych, 15 straconych. Za to Szczyt u siebie gra w kratkę 3-3, czy wygrane, czy porażki. Trudno tu ocenić tak naprawdę, jaki dysponent. Panowie, przed nami 12 kolejka, ja tak trochę... No tak, rozmawiamy o tym właśnie już od dłuższego czasu, bo też tak chciałem zwrócić uwagę na konfrontację pojedynek Nysy Kłaczyna z Zagłębiem Wałbrzych, tak? Zagłębie potrafi zaskoczyć i pozytywnie, i negatywnie. No właśnie, tu też jestem bardzo ciekawy tego zdarzenia, bo to jest mecz, powiem wam, no, dla Nysy taki... Myślę na potwierdzenie tego, że zwycięstwo w poprzednim meczu nie było przypadkiem. A z drugiej strony Zagłębie podrażnione strasznie po tej porażce ze Szczytem, bo chwaliliśmy ten zespół za mecz z Karoliną Jaworzyna, za mecz z Przemnem, za Iskrę. Z Iskrą i nagle ten mecz ze Szczytem, rozmawiając z prezesem klubu, no mówił, że... Ja też czytałem, że im wyraźnie nie wyszedł ten mecz. Dokładnie, to samo. Pokiwał głową, powiedział, nie, to lepiej o tym nie mówmy, nie? Po prostu są takie mecze, które nie wychodzą. Tak, po prostu do zapomnienia. I zapomnijmy jak najszybciej i skupmy się po prostu za tydzień już na tym meczu, oby zwycięskim dla Zagłębia, bo jednak serce wałbrzyskie. Panowie, Bundesliga. Słuchajcie, Bundesliga, piąte zwycięstwo Podgórza Wałbrzych. Piąte zwycięstwo Podgórza Wałbrzych. Skutecznie się zbierają. Myślę, że zespół trenera Pawła Majewskiego w końcu złapał tę stabilizację i może trener Majewski w końcu wystawiać skład ten sam w kilku meczach z rzędu, bo popatrzcie, wygrana 3-2 na wyjeździe z Orłem Witoszów Dolny, czyli tak naprawdę przeskoczyli swojego wyżej dotychczas notowanego sąsiada w tabeli. Ale zobaczcie, co ciekawe, 5 zwycięstw z rzędu, po 4 porażkach z rzędu. Po 4 porażkach z rzędu, tak, to co rozmawialiśmy, ja wtedy mówiłem, że jestem po rozmowie z trenerem Majewskim, wskazywał na brak Sebastiana Łuszczyka między słupkami, notabene teraz go też nie było, bo ja przejeżdżałem przez Witoszów i zatrzymałem się na 5 minut dosłownie i Sebastian Łuszczyk, że tak powiem, w cywilnym ubraniu stał obok ławki gości. A powiem wam jeszcze... To też zobacz, jak się ładnie poprawił. To też bardzo cieszy, bo zobacz, 29-24 po tych 5 wygranych, ten bilans bramkowy przecież był tak niekorzystny. To prawda. Porażki były tak nie...
No, aż bolały w oczy, prawda? Zwycięstwa, porażki 2-5 na przykład. Tutaj szybko patrzę z piątym w tabeli Zjednoczonymi Żarów. 1-4 z Wierzbianką, 3-8 z Unią Bogaczowice, a potem przyszły te zwycięstwa, efektowne zwycięstwa, 6-1, 4-0. No i tutaj szybko patrzę, Vancouver 3-0. Tak, to przed tygodniem. Jednego z Zielonymi teraz. No, podoba mi się to, wiesz? No wreszcie też, popatrzcie, Unia Bogaczowice zapunktowała, tym razem z rezerwami Nysy Kłaczyna, wygrywając na wyjeździe 4-0, bo też ekipa trenera Piotra Kołonia miała spadek formy. To już wiemy, dlaczego Nysa Kłaczyna wygrała w końcu mecz w Akrasie. No, nie wiemy. Ja nie wiem. Zagrali dobry mecz, wykrzeli dwie bramki, wygrali. Oni grają w ogóle bardzo fajnie poukładanym systemem. Popatrzcie, że najpierw gra zespół deklasowy o godzinie 11. Po meczu tym jest tam chwila przerwy i gra ten kolejny drugi zespół za klasy. Zazwyczaj to godzina 15, tak zazwyczaj było do tej pory. Czyli czas na grilla jeszcze między meczami. Ale zobaczcie, to fajnie wygląda. Zastanawialiśmy się zawsze, czy ten zawodnik z pierwszego zespołu zagrał w drugiej drużynie. A tutaj no, śmiało można powiedzieć, że nie. No jeżeli nawet to są takie mocne przypadki, bo trudno mi sobie wyobrazić, że... Jeden mecz mamy przełożony z poprzedniej kolejki na 20. A to też prawda. Słuchaj, dostaliśmy tutaj w komentarzach informację, prawda, żeby zobaczyć... Tak. Że nie 21 października, tak jak rozmawialiśmy wtedy, ale wtedy te informacje jeszcze przy nagraniu programu nie mieliśmy. To się później pojawiło. Stąd też taka historia. No i 25 listopada, godzina 13, obie drużyny zagrają na zakończenie rundy. No jeszcze Bogaczowice to miały tam zaległy mecz i oni chyba grają 26 listopada, jak pamiętam. Też prawda. Słuchajcie, ja jeszcze powiem wam troszeczkę tak tutaj prywaty, nie prywaty, ale rozmawiałem w niedzielę z moim dobrym przyjacielem, byłym zawodnikiem Podgórza Wałbrzych, który od wielu, wielu lat mieszka w Anglii, niedaleko Londynu, Sławkiem Jaśkiewiczem, którego oczywiście pozdrawiam i Sławek nas ogląda regularnie. Sławek jest... In advance. I Sławek jest też takim dobrym duchem Podgórza, bo mimo tego, że od wielu lat mieszka w Anglii, to praktycznie za każdym razem, kiedy przyjeżdża do Wałbrzycha, organizuje grilla dla zespołu i też regularnie kupuje im sprzęt w postaci piłek, tego typu rzeczy, bo jednak miłość do klubu, z którego wyszedł, to pozostaje. Bardzo. Tak, dziękujemy Sławek w imieniu Podgórza. Tak jest, ale powiedz, popatrz tak. Nie chciałem się do niego przesunąć, to się przesunął do ciebie. Tak? Zobacz, siedział na środku na początku, teraz tak coraz dalej. Mam się martwić? Ręce na stół. Mówiłeś o tych całusach w plecy, on się tak nachyla. Ja nie mam jakich całusach. Jakich całusach w plecy? Przecież tego nie ma w nagraniu. Ale w dupę. Jest skubanie puste takich rzeczy. Dziękujemy serdecznie, że byliście z nami. To był kolejny odcinek programu Przed Kolejką, emitowany prosto z Szczawieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Program poprowadzili Bartłomiej Nowak, Jakub Zima, Paweł Szpur. Oglądajcie na YouTubie, oglądajcie też kolejny program, który transmitujemy. To program z innych aren. Do zobaczenia.